Witam, tu Aristeo. W dzisiejszym odcinku zamierzam rozpoznać bojem pozycję moich przeciwników. W tym celu zarządzam wielką mobilizację rekrutów. Oczywiście wezmą w niej udział wszystkie moje szkoły. Jak widzicie, mają pełną obsadę, jeśli chodzi o złoto. Wiadomo, do 6 trzeba będzie donieść, ale zanim zostaną żołnierze zrekrutowani, to złoto dla 6 tragarze przyniosą już z magazynu. Okej. I teraz jeszcze jest taka sprawa, czy opłaca mi się ich żywić. W sumie ci nie są głodni. Nie, to głównie jeźdźcom dam. Żarcie. Łuczników przesunę tu, żeby blokowali już pozycję wrogów. I teraz muszę się zastanowić nad tym. A, jeszcze mogę trochę jazdy wystawić. Może 5 jeźdźców wystawię. Okej. I staną na razie tu, gdyż ci w tej chwili się pożywiają, a potem połączę ich. Widać, rekruci zmierzają do warowni. Dobrze, że zostawiłem tutaj odpowiednio szeroki placyk, gdyż jak widzicie, nawet tragarze tutaj muszą się przemieszczać. Może nawet 3 pola powinny być zostawione przed. Tu na razie ok. Tak, i teraz pytanie brzmi, kogo wystawić? Może już nie mają jazdy. Można by... Aj, malutko toporków mam. A, tak. To trzeba zwiększyć. Tu... No tu jeszcze pancerzy się troszkę przyda. Może nawet troszkę tarcz. Tu podobna sytuacja. Może powinienem mieć jeszcze jednego płatnerza. Dobra, co mi szkodzi. To jest to i tu jest miejsce dla niej. Nie, no co to za paskudztwo. Tylko mam nadzieję, że tu chodzi o jakąś nierówność i jeżeli to zostanie wyrównane, to że da się płatnerza tutaj ulokować. Dobrze, to połączę formację. Połączyć się! Na rozkaz. I przemieszczę jazdę w ten rejon. Dobra, teraz czas najwyższy pomyśleć o tym, kogo tu będę chciał mieć. Na pewno może być nawet tych 21 toporników. Okej. Od razu was tutaj przegrupujemy i może się obróćcie i wyślę was tu. Teraz tak, następna formacja, którą wystawię. No łuczników muszę mieć dużo więcej niż mam. Czyli... O właśnie. I coś mi się wydaje, że jednak jeszcze więcej wojska zrekrutuję. O, tu zostało to zrobione, to czyli teraz tak. To... O! To załatwiło sprawę. A co tutaj? Kamieniarz. Dobra, ale to poczekajmy, niech się to troszeczkę poopróżnia. Teraz tak, ja będę potrzebował kogoś, kogo tu się zatrudni. I to jest cieśla. Więc na początek... Ja chyba w tej szkole nie rekrutowałem. Cieśla.
Okej. No, a reszta to niech będą rekruci. Tu. O, widzę, że już zostały uzupełnione zasoby. Okej. I jeszcze tu. I tu. I oczywiście szkoły ulokowane tu. A nawet tu. Tu zmienicie swoje ustawienie i również ruszacie tam. Kogo jeszcze tu by można było zrekrutować? A, muszę poczekać, aż dotrą. A póki co obserwujemy wieże. Fajnie by było, gdyby tak chociaż w dwóch z nich zabrakło załogi. To ci raczej posłużą do niszczenia wież, gdyż łucznicy nie wiem, czy w ogóle mogą. Jazda niech się tutaj zbiera. Ci łucznicy. Tak, panie. W ogóle jak oni stoją? Gdzie jest w ogóle sztandar? Co to za porządki? O, tu jest. Tutaj staniecie. Ciekawe. Nie, ale chyba nie być można ich tutaj obejść. Go, go. No, już by można było coś wystawić. No, żałuję, że mam tak mało toporników, jednak zaniedbałem za bardzo ten temat. No to dobrze, to możemy to troszeczkę nadrobić. Pikinierami. Może tam jest jeszcze jakaś jazda. Poza tym, pikinierzy chyba też mogą niszczyć te wieże. Źle stoicie, musicie stać w ten sposób. O. Tutaj. No na razie jeszcze trudno coś powiedzieć. Dopiero jak sztandar dotrze, to będzie coś widać. Pełna obsada. No i. Aha, odwrotnie. Tak, wodzu! Może jeszcze łuczników? No, a przez ten czas toporki zostaną wyprodukowane. Tylko, że ja chyba powinienem coś takiego zrobić. O, właśnie. Zrezygnować z tych rzeczy. Także teraz tylko toporki będą produkowane. A... Aha, tu jest ten domek, dobra. Tu chcę tylko toporki. Świetnie to wygląda. I będę potrzebował jeszcze rekrutów. Ktoś tu jest pewnie głodny. Ach, to są pewnie ci moi łucznicy. No dobra, wyślemy im żywność, gdyż jeszcze nie atakują. To jest raz. Druga sprawa. Potrzebują rekrutów. Ale w sumie to ja nawet jeszcze bym potrzebował troszkę tragarzy. Tak, i ta szkoła właśnie posłuży mi do wystawienia tragarzy. Natomiast tu powstaną rekruci. Aj, co ja robię? Tu się zatwierdza. I tu również. Przy czym to będą przyszli topornicy oraz łucznicy. Tu również. I tu również.
I tu też. Okej, okay, i tu oczywiście winko i inne produkty. O, tu widzę kiełbasę. Kiełbasa. Tu może być chleb. Na rozkaz. Niestety pełna obsada. Ja muszę obserwować, bo na pewno jest taki moment, kiedy oni muszą iść coś zjeść. I to będzie optymalny moment, żeby zaatakować. Trzeba troszeczkę przestawić. Staniecie tu. A wy tutaj. Wy możecie nawet troszeczkę bliżej. To może nawet wy możecie bliżej. Może jakiegoś pojedynczego wystawić kamikadze, który by tam wbiegł. Ale to nie, bo na pewno zginie. Tak, panie. Próbować się. Rozkaz. O, i wracają moi tragarze. Teraz tak, jak wygląda sytuacja? 5 łuków też mało. Właściwie mógłbym najwięcej wystawić. No nie, no na razie się wstrzymamy. Z decyzjami. Ale tych 5 to bym mógł wystawić. Okej. Okay. I od razu ich... Słucham. Podeślę tutaj. I potem połączę. Z tymi. Ej no, nie zgodniliście jeszcze? Zobaczymy, czy można... Rozkaz. Znaczy, jak można blisko po... O, tu jest też wieża. Tak, wodzu! Rozkaz. Jakieś minimalne straty, no, są dozwolone. Oj. Zabili mi łucznika. Aha. Dobrze, to oni już 2 kamieni tutaj nie mają. Nawet 3 w tym rejonie. Do usług. Właściwie mam ich tak dużo. Niech atakują. Do usług. Naprzód. Na rozkaz. Na rozkaz. Tu będziecie osłaniać. O, mają troszkę wojska. Aha, teraz doniósł kamienie. Tak, panie. Czyli to trzeba będzie zdecydowanie. Nie ma tutaj czegoś takiego jak postawa agresywna, pewnie, nie? O. Atakować. A, ta drużyna tu. Łucznicy tutaj. Ja mam taką przewagę, że chyba spokojnie damy sobie radę. Oni chyba mogą mieć 5, może 6 kamieni w takiej wieżyczce. Tych powinienem chyba podzielić na... 2 formacje, o. I teraz niech ta druga formacja atakuje tu wieżę. A pierwsza tu. Teraz tak. Wy biegniecie tutaj. Tylko, że mało miejsca, żeby się przebić. Aha, to są ci. Się tutaj przestawią. Ej, druga formacja miała atakować tu. To może nawet... A tych trzeba niszczyć, bo oni będą kamienie donosić. Tutaj jakaś próba ataku na moje skrzydło. Ale ja mam tutaj tylu łuczników. Jazda niech się tu przemieści. Wy wycofacie się, żeby wciągnąć łuczników przeciwnika. A wy uderzacie tu. Natomiast ta chorągiew niszczy wieżę. Wy, atak w dół. Tam pewnie są jakieś... Oj, tu może być wieża, albo jakieś budynki. W każdym razie na pewno warto zaatakować. Ej, mieliście tu atakować. Jest magazyn, dobra. Czyli, że te jednostki, jak tylko tutaj wtargną... Co to jest? Nie, no co mnie będzie kamieniarz interesował, nie? Niech sobie radzi. Dobra. Nie, no ja nie potrzebuję wojska.
mam dosyć tutaj, w tym rejonie. Teraz tak. Czemu stoicie jak dupy? Macie atakować tutaj. Wy tą wieżę macie zniszczyć. Natomiast ci moi żołnierze powinni doskonale sobie tutaj poradzić. A, tu jest warownia, dobra. A, to można niszczyć warownię. Świetnie. To jest dla was cel. Wy tutaj... Atakować. Jazda! Atakować! Łucznicy, zbliżcie się! Będziecie tankować! Właśnie, łucznicy mogliby rozstrzelać tutaj tych... tragarzy i tym podobne jednostki wroga. Za mną! Do ataku! Rozkaz! Na nich! Twoi żołnierze są atakowani! Do walki! Jest nadzieja, że gdy zostanie zniszczona warownia, to zostanie nam przyznane zwycięstwo. Tu udało się zniszczyć, dobra. Tak, panie. Naprzód! Tak, panie! Jest. A może muszę wszystkie budynki zniszczyć? No to walczymy. Oczywiście! Tak, panie! Chętnie! Chociaż nie wiem, czy to jest takie dzielne niszczenie świniarni. Szkołę. A może magazyn? O, magazyn. Nie mieli tutaj zbyt mocnej ekonomii, ale wiadomo, tu chodziło tylko o to, żeby pokazać nam zasady kierujące grą. O, tu jest jeszcze jakaś opcja, rozpocznij sztu. Pewnie do czegoś to służy. O, właśnie, możemy przyspieszyć. Okej. Okay. Rozkaz atakować! Do ataku! Do usług! Atak! No nie mówcie, że ja muszę każdy budynek zniszczyć. O, jest. Zwycięstwo. Świetnie. To wiadomo, że można było to lepiej rozegrać, ale ja, szczerze mówiąc, miałem długą przerwę w kontakcie z tą grą i wygrałem tak, jak wygrałem. Dziękuję wszystkim za obejrzenie gameplayu. Ja na kampanią to ja się raczej nie będę zajmował. No może kiedyś, ale na razie mam tyle innych rozpoczętych tematów, że po prostu nie miałem czasu. Dziękuję wszystkim za obejrzenie. Trzymajcie się.